zobaczcie, to można robić z piłką w ten sposób, prawda? A my zrobimy z butelkami żywca. Zjedziemy kolana na szerokość stawów biodrowych i polecimy od czubków palców, kochani. Może być muzyka ta sama ostatnia. Wyciągamy się jak najdalej. I teraz słuchajcie, rolujemy tak, żeby cała powięź, najpierw dłonie, wchodzimy w górę, czubki palców, a teraz spróbujemy pójść jeszcze dalej, przed ramię. Dlatego mówiłam, nie pijcie, bo będzie będą za miękkie, tak? Może puścisz nam to samo, tą samą ostatnią, żeby tak nam nie chlupało. A słuchajcie, jak chcecie pójść dalej, to można bokiem pójść ramię jeszcze dalej, tak? Albo zrobić w ten sposób. Zobaczcie. Bok, tak? I idę jeszcze dalej. Teraz może być głośniej. Świetnie. Druga ręka. I musimy sobie dogodzić. Ale fajnie, bo są chłodne. Najlepiej same dłonie, dobra. Butelki niech stoją obok nas, dobieramy się parami. I zobaczcie, robiłyście ciasto. Rozluźnij się. Ciasto kruche, tak? Te wszystkie zakwasy ze wszystkich dni. Fajnie, fajnie. Czekaj, ja muszę ci dać mikrofon. Fajnie. To teraz zmieniamy się. Teraz ty nie, masz na imię. Monika, miło mi bardzo. O, fajnie. Monika, klęczysz? Dobra. O, fajnie. Możesz. Tak do końca ramienia. Tak trzeba, jak gdyby śnieg topniał pójść. O, właśnie. Super. Ale najbardziej te ramiona poproszę. Super. Tu też może być. Tak, trochę, tak jest. Szczególnie między łopatkami. Słuchajcie, fajnie było. Dużą piłką też można. Pijemy wodę, każdy popija. Słuchajcie, w czasie lekcji kręgosłupowej trzeba pić wodę, tak? Wiecie, że nasza tkanka łączna to jest 90% wody, prawda?